W styczniu. Mieliśmy większą kulturę gry zdecydowanie. Naprawdę nasz zespół pokazał tutaj wyraźną wyższość i mógł to spotkanie wygrać dużo wyżej. Natomiast co było interesujące, w pewnych momentach około 49 czy 50 minuty gry, próby pressingu w strefie obrony przeciwnika, a więc widać, że Adam te cztery jednostki, które przeprowadził, stara się przekazać zawodnikom, a prowadzenie do przerwy 1-0 umożliwiło to naszym zawodnikom. I negatywną rzecz, kiedy tracimy inicjatywę, konsekwencja to jest czerwona kartka potem Teodorczyka, zmuszeni jesteśmy do obrony, aczkolwiek po krótkim okresie czasu jakby wracamy do rytmu gry. Bardzo mądra decyzja na bałki, cztery zmiany, ryglowanie środka poprzez pas Dana i znowu zaczyna ta drużyna bardziej kontrolować grę. Mogła się podobać dzisiaj gra Polaków, zwycięstwo. Też myślę poprawi atmosferę wewnątrz, da trenerowi trochę argumentów na przyszłość. Wygrywamy dzisiaj z Norwegią, za dwa dni gramy z Mołdawią. Już teraz zapraszamy Państwa na to.